jak Mikromił i Gigacjan ucieczkę mógł łapić z pszczeli. Astronomowie uczą, że wszystko, co jest, łabice, galaktyki, gwiazdy, ucieka od siebie we wszystkie strony i wskutek tego nieustannego pierzchania wszechświat rozkrzeża się już od miliardów lat. Wiele zdumiewa bardzo taka wszechucieczka. Obracając ją zaś w myśl wstecz, dochodzą do mniemania, że bardzo, ale to bardzo dawno temu cały kosmos skupiony był w jednym punkcie, jako gwiezdna kropla. I za niepojętą przyczyną doszło do niej wybuchu, który trwa po dziś. A kiedy tak rozumują, ogarnia ich ciekawość, co też mogło być przedtem, i nie umieją rozwiązać tej zagadki. A było tak. Za poprzedniego wszechświata żyło w nim dwóch konstruktorów, mistrzów niezrównanych w fachu kosmologicznym, że nie było rzeczy, jakiej by nie potrafili złożyć. Aby jednak cokolwiek zbudować, pierwej trzeba było mieć plan tej rzeczy, a plan należy wymyślić, bo skądże go wziąć. Tak więc obaj ci konstruktorzy, Mikromił i Gigacjan, nad tym wciąż deliberowali. W jaki to sposób można, by się dowiedzieć, co jeszcze jest możliwe do skonstruowania, oprócz tych dziwów, które już im przychodzą do głowy. Sporządzić mogę wszystko, co mi przyjdzie do głowy, mówił Mikromił. Ale znów nie wszystko do niej przychodzi. To ogranicza mnie, jak i ciebie. Nie potrafimy bowiem pomyśleć wszystkiego, co jest do pomyślenia. I może być tak, że właśnie jakaś inna rzecz, nie ta, którą pomyśleliśmy i którą robimy, godniejsza byłaby urzeczywistnienia. Cóż ty na to? Masz słuszność, zapewne, odrzekł Gigacjan. Ale jaką widzisz na to radę? Cokolwiek czynimy, z materii czynimy, odparł Mikromił. I w niej założone są wszystkie możliwości. Jeśli zamyślimy dom, wybudujemy dom. Jeśli kryształowy pałac, to pałac stworzymy. Jeśli gwiazdę myślącą, umysł ognisty zmierzymy i to też potrafimy skonstruować. Wszelako więcej jest możliwości w materii niż w naszych głowach. Należałoby wtedy wyprawić materii usta, aby nam sama powiedziała, co jeszcze takiego da się stworzyć z niej, co by nam na myśl nie przyszło. Usta są potrzebne, zgodził się Gigacjan. Ale nie wystarczą, a on bowiem to wyrażał, co umysł w sobie zlęknie. Tak więc nie tylko usta trzeba materii wprawić, ale i do myślenia ją wdrożyć. A wtedy na pewno już wszystkie swe tajemnice nam wyjawi. Dobrze mówisz, odparł Mikromił. Dzieło warte jest zachodu. Rozumiem je tak, ponieważ wszystko, co jest, jest energią. Z niej to trzeba myślenie zbudować, zaczynając od najmniejszego, więc od kwantu. Więzić należy nasze myślenie kwantowe w klateczce z atomów zbudowanej. Jak najmniejszej, więc jako inżynierowie atomów winniśmy rzecz uruchomić, nie ustając przy tym w pomniejszaniu. Nie, nie tak, Gigacjan na to. Odwrotnie należy postąpić, ponieważ wszystko jest masą. Ze wszystkiej masy wszechświata trzeba zatem jeden mózg zbudować, nadzwyczajnej całkiem wielkości, myślenia pełen. Kiedy będę go pytał, wszystkie sekrety wszechstwórczości mi wyjawi. On jeden. Twój proszek genialny, to ci woląk nieskuteczny, bo jeśli każde ziarnko myślące co innego będzie mówiło, zatracisz się w tym i więcej nie wzbogacisz. Od słowa do słowa srodzy się obaj konstruktorzy zwaśnili i nie było ani mowy o tym, aby wspólnie mogli się podjąć zadania. Rozeszli się wtedy, drwiąc jeden z drugiego i każdy wziął się do rzeczy po swojemu. Mikromił ją więc kwanty łowić, w klateczkach atomowych je zamykał i aż najciśniej im było w kryształach. Wdrażał tedy do myślenia diamenty, chalcedony, rubiny. Już to z rubinami najlepiej mu poszło. Tyle w nich roztropnej energii uwięził, że aż błyskały. Gigacjan tymczasem olbrzymom poświęcał swój czas. Staczał tedy ku sobie wysiłkiem największym Słońca i całe galaktyki. Roztapiał je, mieszał, spajał, łączył
i ręce do łokci urobiwszy, kosmoluda stworzył ogromem tak wszechogarniającego, że za nim już nic prawie nie zostało. Jeno szparka, a w niej Mikromir z jego klejnotami. Gdy obaj dzieło zakończyli, już nie o to im szło, który się stworzonego przez się więcej dowie tajemnic, a tylko o to, który miał z nich słuszność i lepiej wybrał. Wyzwali się więc na turniej współzawodnictwa. Migacjan czekał Mikromila u boku swojego kosmoluda, który na wieki wieków świetnych się rozciągał wzdłuż, wzwyż i wszerz. Korpus miał z ciemnych chmur gwiazdowych, oddychanie z mrowisk słonecznych, nogi i ręce z galaktyk, grawitacją szczepionych, głową ze 100 trylionów globów żelaznych, a na nich czapkę kosmatą, palącą w sierści słonecznej. Kiedy nastrajał Migacjan swego kosmoluda, latał od ucha jego do ust, a każda taka podróż 6 miesięcy trwała. Mikromil zaś przybył na pole samo jeden, z pustymi rękami. Miał w kieszonce malutki rubin, który chciał przeciwstawić kolosowi. Roześmiał się ów widok Migacjan. I cóż powie ta kruszyna? Spytał. Czymże może być ta wiedza wobec tej otchłani myślenia galaktycznego, rozumowania mgłowicowego, w której słońca słońcom myśl przekazują? Zamiast chwalić swoje i chełpić się, lepiej przystąp do rzeczy, Mikromil na to. Albo wiesz co? Po cóż my mamy te twory nasze pytać? Niech one same z sobą powiodą dyskurs współzawodnictwa. Niech się mój geniusz mikroskopijny potyka z twoim gwiazdoludem w szrankach tego turnieju, którym mądrość jest tarczą, mieczem zaś myśl roztropna. Niechaj i tak będzie, zgodził się Migacjan. Hej, ty, nazbyt wielki, niezguło ogniowa, nadmierny belejaku, potrafisz ty w ogóle cokolwiek pomyśleć? Już po roku doszły owe słowa do mózgu kolosa, w którym się firmamenty jeły obracać. Harmonią kosztowną spojony, zadziwił się tedy zuchwałym słowom i chciał zobaczyć, kto też to śmie tak się doń odzywać. Jął więc głowę obracać w tę stronę, z której mu zadano pytanie. Nim ją wszelako odwrócił, 2 lata minęły. Spojrzał oczami galaktyki jasnymi w mrok i nic w niej nie zobaczył, bo rubinu dawno już tam nie było i tylko zza jego grzbietu popiskiwał. Ależ ciamajda z ciebie, mój ty gwiezdnochmury, słońcowłosy, ależ z ciebie leniwiec, przeraźliwiec, zamiast łbem kręcić słońcami kudłatym, powiedz lepiej, czy zdobasz 2 do 2 dodać, zanim ci połowa olbrzymów błękitnych wypali się w mózgownicy i od starości zagaśnie. Zgniewały te bezwstydne prześmiewki kosmoluda. Jął więc jak tylko mógł najszybciej obracać się, bo zza grzbietu doń mówiono i obracał się coraz mocniej i wirowały wokół osi ciała jego drogi mleczne i zawijały się z rozpędu ramiona, dotąd proste galaktyk w spirale i zakręcały chmury gwiazdowe, przez co kulistymi się stawały gromadami. I wszystkie słońca, globy i planety od tego pośpiechu rozkręciły się w nim jak bąki podcięte. Ale zanim na przeciwnika ślepiani zaświecił, tamten już sobie z tego boku podrykiwał. Mgnął kryszałek, śmiałek coraz prędzej i prędzej, a kosmolud też się krążyć i krążyć, ale nie mógł w żaden sposób nadążyć, choć obracał się już jak fryga, aż takich nabrał obrotów, z taką straszną począł wirować szybkością, że rozróżniły się pętla grawitacji, puściły napięte do ostateczności szwy ciążenia, przez Migacjana nałożone, trzaskały ściegi atrakcji elektrycznej i jak rozbiegana centryfuga pęk naraz. I na wszystkie strony świata rozleciał się kosmolud, galaktykami, żagwiami spiralnymi kołując, drogami mlecznymi siejąc. I tą siłą odśrodkową, rozbryźniętą, rozpoczęła się ucieczka mgławic. Mikromil powiedział potem, że to on zwyciężył, bo się kosmolud rozleciał.
tego czasu spór ich jeszcze się wzmógł. Mikromil Rubinu swego szukał, który gdzieś w katastrofie się zawieruszył, ale znaleźć go nie może, bo kiedy spojrzy, czerwone widzi światło i zaraz tam bieży, ale to tylko światło mgławic rozpierzchniętych ze starości czerwienieje, więc wciąż od nowa szuka i wciąż na próżno. Gacjan zaś stara się grawitacjami, powrozami, promieniami, nitkami dzwona rozpękanego kosmoluda swojego zeszyć. Jako igieł używając najtwardszego promieniowania. Ale co ze szyję, to mu zaraz pęka. Taka jest bowiem moc straszna raz wszczętej ucieczki mgławic. I ani jeden, ani drugi nie zdołał się od materii tej tajemnic wywiedzieć, chociaż i rozumu ją nauczyli i ustabili jej wprawili. Ale zanim do rozstrzygnięcia doszło rozmowy, stała się ta bieda, którą nierozumni przez swą niewiedzę stworzeniem świata nazywają. W istocie bowiem to tylko kosmoluk rozpęk na drobne kawałki. Na takie drobne rozleciał się opróżyny, że do dziś na wszystkie strony świata leci. Kto zaś w to nie wierzy, niechże uczonych spyta, czy to nieprawda, że wszystko, co tylko jest w kosmosie, bezustannie obraca się wokół osi jak bąk. Od tego kręcenia zawrotnego wszystko się bowiem zaczęło. Trzej elektrycerzy. Żył raz pewien wielki konstruktor wynalazca, który wymyślał urządzenia niezwykłe i najdziwniejsze stawiał aparaty. Zbudował był sobie maszynę okruszynę, która pięknie śpiewała i nazwał ją ptaszyny. Zbudował wiele pożytecznych maszyn, wielkich i małych, aż nadszedł go pomysł dziwaczny, aby śmierć z życiem w jedno złączyć i tak dopiąć niemożliwości. Postanowił zbudować istoty rozumne z wody, ale nie tym okropnym sposobem, o którym zaraz pomyślicie. Na myśl o ciałach miękkich i mokrych, ta myśl była mu obca, brzydził się jej, jak każdy z nas. Zamierzał zbudować z wody istoty prawdziwie piękne i mądre, więc krystaliczne. Wybrał tedy planetę, bardzo od wszystkich słońc oddaloną, z zamarzniętego jej oceanu wysiekł góry lodowe i z nich, jak z kryształu górskiego, wyciosał kryonidów. Zwali się tak, bo tylko w przeraźliwym mrozie istnieć mogli i w pustce bezsłonecznej. Pobudowali też w niedługim czasie miasta i pałace lodowe, a że wszystkie ciepło groziło im zgubą, zorzę polarną łapali do wielkich naczyń przejrzystych i nimi oświetlali swoje siedziby. Im kto był wśród nich możniejszy, tym więcej miał złóż polarnych, cytrynowych i srebrzystych i żyli sobie szczęśliwie. A że się nie tylko w świetle, ale i w szlachetnych kamieniach kochali, słynęli ze swych klejnotów. Niejeden zdobywca kosmiczny chciał posiąść te bogactwa. Cała bowiem kryonia była z największej dali widoczna, migocąc bokami, jak klejnot obracany z wolna na czarnym aksamicie. Przybywali więc awanturnicy na kryonię, by szczęścia wojennego spróbować. Przyleciał na nią elektrycerz mosiężny, który stąpał jakby dzwon dzwonił. Ale zaledwie na lodach nogę postawił, stopiły się od gorąca i runął w otchłań lodowego oceanu. A wody zamknęły się nad nim i jak owad w bursztynie w górze lodowej na dnie mórz kryońskich po dzień ostatni spoczywa. Nie odstraszył los mosiężnego innych śmiałków. Przyleciał po nim elektrycerz żelazny. Opiwszy się płynnym helem, aż mu w stalowym wnętrzu bulgotało, aż szron osiadający na pancerzu uczynił go do kukły śnieżnej podobnym, ale szybując ku powierzchni planety rozpalił się od tarcia atmosferycznego. Hel płynny wyparował z niego, świszcząc, a on sam świecąc czerwonym na skały lodowe upadł, które zaraz się otwarły. Wydobył się parą buchając, podobny do gejzera wrzącego, lecz wszystko, czego się tchnął, stawało się białym obłokiem, z którego śnieg padał. Usiadł więc i czekał, aż ostygnie, a gdy już gwiazdki śniegowe przestały topnieć mu na pancernych naramiennikach, chciał wstać i ruszyć w bój. Lecz smar stężał mu w stawach i nie mógł nawet grzbietu wyprostować.
Do dziś tak siedzi, a śnieg padający uczynił go białą górą, z której tylko ostrze hełmu wystaje. Nazywają tę górę żelazną, a w oczodołach jej lśni wzrok zamarznięty. Posłyszał o losie poprzedników trzeci elektrycerz, kwarcowy, którego w dzień nie widać było inaczej jak soczewkę polarową, a w nocy jak odbicie gwiazd. Nie obawiał się, że mu olej w członkach stężeje, bo go nie miał. Ani że lodowe kry nad nogami mu popękają, mógł bowiem zimnym stawać się jak chciał. Jednego musiał unikać, to jest myślenia uporczywego. Od niego bowiem rozgrzewał mu się kwarcowy mózg i to mogło go zgubić. Ale postanowił sobie bezmyślnością żywot uratować i zwycięstwo nad kryonidami osiągnąć. Przyleciał na planetę i taki był przez długą wieczną noc galaktyczną zmrożony, że meteory żelazne, które się o jego pierś w locie ocierały, trzaskały na kawałki, dzwoniąc jak szkło. Osiadł na białych śniegach Kryoni, pod jej niebem czarnym, jak garnek pełen gwiazd i podobny do lustra przejrzystego, chciał się zastanowić, co ma począć dalej. Ale już śnieg wokół niego zczerniał i począł parować. Oho, rzekł sobie kwarcowy, niedobrze, nic po tym. Byle tylko nie myśleć, a będzie dobra nasza. I postanowił sobie tę frazę powtarzać, cokolwiek się stanie, bo nie wymagała wysiłku umysłowego, a dzięki temu wcale go nie rozgrzewała. Ruszył tedy pustynną ścieżką kwarcowy, bezmyślnie i byle jako, aby chłód zachować. Szedł tak, aż doszedł do muru lodowej stolicy Kryonidów. Frygidy rozpędził się, głową w blanki uderzył, aż skry poszły, lecz nic nie wskórał. Spróbujemy inaczej, rzekł sobie i zastanowił się, ile to też będzie 2 razy 2. A kiedy rozmyślał nad tym, głowa mu się nieco rozgrzała, więc drugi raz mury roziskrzone taranował, ale tylko dołek uczynił niewielki. Mało było, rzekł. Spróbujemy czegoś trudniejszego. Ile to też będzie 3 razy 5? Teraz to już głowę jego otaczała chmura skwiercząca, bo w śnieg w zetknięciu z tak gwałtownym myśleniem od razu kipiał, więc cofnął się kwarcowy, nabrał rozpędu i uderzył na wylot, przeszedłszy mur, a za nim jeszcze 2 pałace i 3 domy pomniejszych grafów mroźnych. Wpadł na niewielkie schody, chwycił się poręczy ze stalaktytów, ale stopnie były jak ślizgawka. Zerwał się szybko, bo już wszystko wokół niego tajało, i mógł w ten sposób przewalić się przez całe miasto w głąb, przepaść lodową, gdzie by na wieki zamarzł. Nic po tym, byle tylko nie myśleć, dobra nasza, rzekł sobie i w samej rzeczy zaraz ostygł. Wyszedł więc z tunelu lodowego, który wytopił i znalazł się na wielkim placu, że ze wszech stron oświetlonym zorzami polarnymi, które mrugały szmaragdem i srebrem kolumn kryształowych. I wyszedł mu naprzeciw skrzący się gwiezdny rycerz, ogromny wódz Kryonidów, Boreal. Zebrał się w sobie elektrorycerz kwarcowy i runął do ataku, a tamten zwarł się z nim i był taki łoskot, jak kiedy się zderzają 2 góry lodowe pośrodku Oceanu Północnego. Dobra nasza, byle tak dalej, rzekł kwarcowy i zebrał pokonanego klejnoty cudownej piękności. Podobne do diamentowych, lecz z trójcy gazów szlachetnych rżnięte – argonu, kryptonu i ksenonu. I pognał dalej, a kroki jego dzwoniły, jakby ktoś młotem tłukł kryształy i tętnił, pędząc ulicami Frygidy, a mieszkańcy jej spod białych okapów patrzyli nań z rozpaczą w sercach. Mknął tak, niczym rozjuszony meteor drogą mleczną, gdy dostrzegł w oddali postać samotnika niewielką. Był to sam Barion, zwany Ludoustym, największy mędrzec Kryonidów. Rozpędził się kwarcowy, by go jednym ciosem zmiażdżyć. Ten jednak ustąpił mu z drogi i pokazał 2 palce wystawione. Nie wiedział kwarcowy, co by to mogło znaczyć, ale zawrócił i nurze naprzeciwko, lecz Barion znów tylko o krok mu się usunął i szybko pokazał 1 palec. Zdziwił się nieco kwarcowy i zwolnił biegu, chociaż już nawrócił i właśnie miał brać rozpęd. Zamyślił się i woda jęła płynąć z pobliskich domów, ale nie widział tego, bo Byron
ukazał mu kółko z palców złożone i przez nie kciukiem z drugiej ręki prędko tam i sam poruszał. Chwarcowy myślał i myślał, co też by te milczące gesty miały wyrażać. I otwarła mu się pustka pod nogami, chlusnęło z niej czarną wodą, a on sam poleciał w głąb jak kamień i nim zdążył się jeszcze powiedzieć, nic to byle nie myśleć. I go na świecie nie było. Pytali potem uratowani kryptoni, wdzięczni Byronowi za ratunek, co chciał wyjawić znakami, które straszliwemu elektrorycerzowi przy błędzie pokazał. To rzecz całkiem prosta, odparł mężec. Dwa palce znaczyły, że jeden z nas dwóch razem z nim. Jeden, że zaraz ja sam tylko zostanę. Potem pokazałem mu kółko na znak, że się wokół niego lód otworzył i otchłań czarny ocean pochłonie go na wieki. Jednego nie pojął, tak samo jak drugiego i trzeciego. Wielki mężczce, zawołali zdumieni kryonidzi. Jakże mogłeś dawać takie znaki straszliwemu napastnikowi? Pomyśl, panie, co byłoby, gdyby cię zrozumiał i zdziwienia zaniechał. Przecież nie rozgrzałyby go wówczas namysły i nie runąłby w przepaść i otchłań. Ach, tego nie obawiałem się wcale, rzekł z zimnym uśmiechem Byron Ludousty. Wiedziałem bowiem z góry, że niczego nie pojmie. Gdyby choć odrobinę miał rozumu, nie przybyłby do nas. Cóż bowiem może przyjść istocie, która pod słońcem mieszka z klejnotów gazowych i srebrnych gwiazd lodu? A oni zadziwili się z kolei mądrościami mędrca i odeszli uspokojeni do swoich domów, w których czekał ich mróz miły. Odtąd nikt już nie próbował najechać kryoni, bo zabrakło głupców w całym kosmosie, chociaż niektórzy mówią, że ich jeszcze sporo, a tylko drogi nie znają. Uranowe uszy. Żył raz pewien inżynier kosmogonik, który rozjaśniał gwiazdy, żeby pokonać ciemność. Przybył do mgławicy Andromedy, gdzie jeszcze była pełna czarnych chmur. Skręcił zaraz wir wielki, a gdy ten ruszył, kosmogonik sięgnął po swoje promienie. Miał ich trzy. Czerwony, fioletowy i niewidzialny. Zażegnał kulę gwiazdową pierwszym i zaraz stała się czerwonym olbrzymem, ale nie zrobiło się jaśniej w mgławicy. Ukuł gwiazdę drugim promieniem, aż zbielała. Powiedział do swojego ucznia, pilnuj mi jej, a sam poszedł inne rozpalać. Uczeń czekając 1000 lat i drugi 1000 lat, a inżynier nie wraca. Znudziło mu się to czekanie. Podkręcił gwiazdę i z białej stała się błękitna. Spodobało mu się to i pomyślał, że już wszystko umie. Poszukał w puzderku, które zostawił kosmogonik, a tam nic nie ma. Patrzał i nawet na nie zobaczył. Domyślił się, że to niewidzialny promień. Wziął puzderko i cisnął całe w ogień. Wszystkie chmury Andromedy zajaśniały wtedy, jakby 100 000 słońc naraz zaświeciło. I stało się w całej mgławicy jasno jak w dzień. Uradował się uczeń, ale niedługo była jego ucieka. Gwiazda bowiem pękła. Nadleciał wtedy kosmogonik. Widząc szkodę, a że niczego nie chciał zmarnować, chwytał płomienie i urabiał z nich planety. Pierwszą stworzył gazową, drugą węglową, a do trzeciej już mu tylko najcięższe metale zostały, więc wyszła z tego kula aktynowców. A na planecie tej, Aktynurii, powstało wielkie państwo Palatynitów. Każdy z nich był tak ciężki, że po Aktynurii mógł chodzić, bo na innych planetach grunt się pod nim zapadał. A kiedy krzyknął, góry padały. Ale u siebie w domu lekko stąpali i głosu nie śmieli podnieść, albowiem ich władca, Architor, nie znał miary w okrucieństwie. W dzień, kiedy słońce zbyt dawało się we znaki, spali w podziemiach swojej góry i tylko nocami schodzili po metalowych dolinach. Ale okrutny Architor kazał do kłotu, w którym topiło się Pallas Platyną, wrzucać bryły Urano i obwieścił o tym w całym państwie. Odtąd nie mogli już Palatynici gromadzić się dla wspólnej rady, bo jeśli zbiegowisko stało się zbyt tłoczne, wybuchało. Musieli więc pędzić żywot samotnie, omijając siebie z daleka w trwodze przed reakcją łańcuchową. Architor zaś radował się smutkiem i obciążał ich coraz nowymi daninami.
Wielką biedę cierpieli poddani złego władcy. Niektórzy pragnęli zniecić bunt przeciw Architorowi i porozumiewali się w tym celu na migi. Ale nic z tego nie wychodziło, bo zawsze znalazł się ktoś mniej pojęty, kto zbliżał się do reszty, aby zapytać o co chodzi i na skutek nierozgarnięcia spisek natychmiast wylatywał w powietrze. Był na Actinurii młody wynalazca, zwący się Pyron, który nauczył się ciągnąć druty z platyny tak cienkie, że można z nich było robić sieci. Wynalazł Pyron telegraf z drutem, a potem taki cienki drut wyciągnął, żeby już go nie było i w ten sposób powstał telegraf bez drutu. Chytry Architor podsłuchiwał wszystkie rozmowy, trzymając w każdej z sześciu rąk przewodnik platynowy, dzięki czemu wiedział, że co jego poddani mówią, a ledwo doszło doń do słowa bunt albo rokosz, natychmiast wysyłał pioruny kuliste, które spiskowców zmieniały w płomienistą kałużę. Pyron postanowił podejść złego władcy. Kiedy zwracał się do przyjaciół, zamiast bunt mówił buty, zamiast spiskować, odlewać. I w ten sposób przygotowywał powstanie. Ale ci, do których zwracał się Pyron, nie zawsze go dobrze pojmowali. Gdy nie mógł im inaczej wyjawić swoich planów, aniżeli w szewskiej mowie, wykłada im to tak i owak, a gdy byli niepojętni, przez nieostrożność zatelegrafował raz. Z Plutonu pasy drzeć, niby na zelówki. Ale tu król przeraził się, Pluton bowiem jest krewnym najbliższym Uranu, a Uran Tor. Architor wysłał więc natychmiast straż pancerną, która ujęła Pyrona i rzuciła na ołowianą posadzkę przed oblicze króla. Pyron nie przyznał się do niczego, ale król uwięził go w palladowej baszcie. Wielka nadzieja opuściła Palatynidów, ale nadszedł już czas i wrócił w ich stronę Kosmogonik, twórca trzech planet. Przyjrzał się z dala porządku panujący w Actinurii i rzekł sobie: tak nie może być. Krążył więc po wzgórzach do tarczy rycerskich, podobnych krokiem dzwoniącym, a zszedł do podnóża baszty, w której Architor trzymał skutego Pyrona. Zobaczył go Pyron przez kraty i wydał mu się Kosmogonik. Choć w postaci skromnego robota, inny od wszystkich Palatynidów, nie świecił bowiem w ciemności ani trochę, lecz ciemny był jak trup. Pyron nie mógł mówić, ale mógł dzwonić łańcuchami. Wyzwolił więc całą prawdę Kosmogonikowi. Cierpi, czekaj, rzekł mu ów, a doczekasz się. Kosmogonik udał się na dziksze tereny Actinurii i szukał przez 3 dni kryształów kadmu. Palatynidzi zaś, którzy je znajdowali, zdziwieni nakładali je zaraz, bo była zima. Nocą pojawił się wśród nich Kosmogonik i pręcikiem rozżarzony poruszał się tak szybko, że się z tego układały ogniste linie. W ten sposób pisał do nich w ciemności. Możecie już się zbliżyć bezpiecznie, kadm was przed zgubą uranową ochroni. Oni jednak myśleli, że jest królewskim szpiegiem i nie ufali jego radom. Obliczony dukatami uranowymi powrócił Kosmogonik w dolinę i pokazał Palatynidom taki dziw. Rzucał dukaty z dala od siebie, jeden na drugi, że uczynił się z nich dzwoniący stos, a kiedy dorzucił jeszcze jeden dukat nad miarę, powietrze zadrżało, z dukatów strzeliła jasność i obróciły się w kule białego płomienia. A gdy wiatr wszystko rozwiał, tylko krater został wytopiony w skale. Uwierzyli mu wtedy Palatynidzi i skupiwszy się z największą ochotą spisek zaraz przeciwko Architorowi, zawiązali. Chcieli obalić króla, ale nie wiedzieli jak. Zbliżała się właśnie płatność nowej daniny, którą chciwy Architor ustanowił. Rozdał Kosmogonik poddanym królewskim uranowe dukaty i nimi radził spłacić daninę. Też tak uczynili. Cieszył się król, że tak wiele świecących dukatów idzie do jego skarbca, bo nie wiedział, że są uranowe, a nie ołowiane. W nocy zaś Kosmogonik stopił wiecienne kraty i wyswobodził Pyrona, a kiedy milcząc szli doliną w świetle radioaktywnych gór, jakby pierścień księżycu spadł i opasał koliskiem widnokręgi, naraz światłość wybuchła straszliwa, bo stos uranowych dukatów w skarbcu królewskim nazbyt już urósł i wszczęła się w nim reakcja łańcuchowa. Eksplozja podniemna rozerwała pałac i cielisko metalowe Architora. Na Actinurii zapanowała radość. Pyron
został jej sprawiedliwym ławcą, a kosmogonik porzuciwszy w ciemność ciało swoje wydobył z promiennego kokonu i odszedł, by gwiazdy zapalać.